Jesteśmy oczywiście w Good Time Radio. Słychać nas wszystkich chyba bardzo dobrze. Zapowiedziany gość jest już w naszym studiu. Witamy się bardzo, bardzo serdecznie z panem Jachem Paszkiewiczem. Dzień dobry. Witam i witam wszystkich słuchaczy Good Time Radio. Tak, Good Time Radio to jest nowy twór oczywiście w internecie, którego można posłuchać, ale warto, żebyście zapraszali coraz częściej swoich znajomych z pewnością, bo u nas w audycjach nie dość, że ciekawe grania, to jeszcze bardzo, bardzo ciekawi goście, których nie brakuje. Ja tutaj się wtrącę, bo zostałem wprowadzony z taką wielką fanfarą dzięki zespołowi The Beatles, bo byłem kiedyś Beatlemanem. Come Together to jest jeden z moich ulubionych utworów, jak i więcej tego zespołu, a przede wszystkim to, że byli prekursorami znakomitych filmów muzycznych. O, no właśnie, o filmach muzycznych oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiali, no bo przecież postać, którą wam przedstawiałam jeszcze przed chwileczką, czyli nasz dzisiejszy gość Jach Paszkiewicz, to współtwórca Festiwalu Polskich Wideoklipów Jach Film. Autor, no panie Jachu, nawet nie wiem, ile mam powiedzieć produkcji, bo jest tego tak wiele, że ciężko zliczyć. Gdzieś tam w internecie znalazłam, że ponad 400, ale to na pewno są stare informacje jakieś. Ja jakby nie liczę. Przestałem liczyć ileś wideoklipów, tak bo tworzę czasami na co dzień nawet wideoklipy, ale istotnie kilkaset albo nawet powyżej 500 udało mi się przez 25 lat zrobić. I to nie są byle jakie wideoklipy i wy pewnie doskonale o tym wiecie, bo przecież ten festiwal, Jach Film Festiwal, w tym roku będzie odbywał się we wrześniu. To przecież taka uroczystość, która pokazuje te najlepsze produkcje filmowe, filmowo-muzyczne, które można zobaczyć właśnie w telewizji albo częściej nawet w internecie. Często jest to kino niezależne, można by było powiedzieć. A chcę nawiązywać właśnie do tych wszystkich teledysków i zaczęliśmy też od zagranicznych produkcji, dlatego, że nasz gość dzisiaj to przede wszystkim postać, z którą można porozmawiać o połączeniu muzyki i obrazu, bo to przecież to są wideoklipy. Ja znalazłam, panie Jachu, takie stwierdzenie pańskie właśnie w internecie o tym, że teledyski to wcale nie jest kino, to wcale nie jest film i to w ogóle nie ma nic wspólnego z kinematografią. No to czym są w takim razie teledyski, wideoklipy? To są formy wizyjne, które czasami są podobne do filmu, ale dają twórcom wideoklipów, muzykom po prostu wielką przestrzeń wolności. I to jest niesamowite, że wideoklip nie udało się zaszufladkować w jakiejś grupie wytworów kinematograficznych pod tytułem, że to musi mieć początek, środek i koniec, to musi mówić o życiu ludzkim, musi opowiadać jakąś książkę, musi po prostu być relacją między widzem a tym reżyserem, który jest. Nie jest tak. Jest to kino, jeżeli możemy użyć takiego słowa, bardzo prowokacyjne, bardzo zmienne, bardzo eksperymentalne, szukające zupełnie nowego języka. Przecież w ogóle świeżością wideoklipu jest to, że kolejny musi być inny od tych, które były przedtem. I to jest siła napędowa tej sztuki. No właśnie, to jest niesamowite, że jeden zespół, czyli czasami nawet jeden artysta, no i opowiada często różne historie właśnie ze względu na to, że za każdym razem ten klip jest o czymś innym. Nie mogę nie zadać panu tego pytania, chociaż pewnie wszyscy to zadają. Co jest najważniejsze w teledysku po to, żeby stworzyć dobry teledysk, dobry obraz do muzyki? No to ja powtarzam się już w wywiadach, bo sobie tak wymyśliłem 3 lata temu, że jeżeli włączę telewizor i zacznę oglądać czyjś teledysk, jakiegoś kolegi albo innego nieznanego mi twórcy, to jeżeli po 5 sekundach albo 10 krzyknę, dlaczego ja na to nie wpadłem, a przez następne 2 godziny trzyma mnie to na łańcuchu jak psa przy telewizorze, to znaczy, że jest to interesujące, że dało mi jakiś moment namysłu nad tą nową pracą. Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Pan wybrał taką formę, mając duże doświadczenie przecież w związku z filmami. No, jest pan również autorem filmów dokumentalnych, jakby nie było. Tak. To zastanawiam się, dlaczego wybrał pan jednak właśnie te formy obrazu do muzyki. Bo przecież mówi się często o tym, że jak chcesz robić teledysk, to jesteś początkującym operatorem, to się nadajesz, ale ja to myślę, jest zawsze to podobno taka prosta rzecz, zrobienie teledysku. A czy tak naprawdę jest? Zaraz powiem najpierw o korzeniach w ogóle, dlaczego to robię. Więc w momencie, kiedy szukałem swojego miejsca w sztuce,
kiedyś próbowałem dostać się tutaj do Poznania na architekturę i dwa razy zdawałem. Oczywiście oblałem egzamin już wstępny. Chciałem zostać architektem, mam tu wielu przyjaciół w Poznaniu. Udało mi się dostać na Sztuki Piękne do Torunia na początku lat 80. I na początku lat 80. kino zawsze mnie interesowało, ale wybuchł tak zwany boom na wideoklipy zachodnie, czyli powstała stacja MTV, która może już teraz nie istnieje, albo już pamiętam, tak zarosła, że teledyski chyba są że trochę inne. Nie generuje już tego prądu absolutnie wtedy awangardowego, który istniał i zarażał swoją w ogóle emanacją wszystkich młodych ludzi. I ja byłem właśnie ofiarą takiego uderzenia tego MTV, które było za żelazną kurtyną. Wiadomo, był stan wojenny, wiadomo, że koledzy, którzy mieli rodziny w Niemczech, jak przyjeżdżali, przywozili nam kasety VHS z nagranym programem MTV. To był czas jakiś nieprawdopodobny, kiedy na jakichś tajnych spotkaniach oglądaliśmy do rana wideoklipy przesłane przez albo byliśmy zapraszani przez ludzi, którzy mieli pierwsze zestawy satelitarne, żeby po prostu podglądać jak przez dziurkę od klucza ten świat kultury zachodniej. Później telewizja, lat 80., kiedy Krzysztof Szewczyk czy Marek Niedźwiecki mieli audycje telewizyjne, gdzie wprost piratowali te wideoklipy, nagrywali sobie na jakimś super VHS-ie, żeby puszczać to w telewizji. I to było to okienko na to kino, które wzięło do siebie całe kino eksperymentalne, animowane, wszystkie te dobra związane z krótkimi formami filmowymi, które nie miały tak dużego napędu wtedy, gdyby nie popkultura, gdyby nie muzyka, gdyby nie to, że jeżeli Gonry zrobił nagle Rolling Stonesów w zupełnie nowej formie i wszyscy przeżywali to jako wydarzenie, tak jak dzieło sztuki, jakby powstał nowy obraz. Jeśli mówiliśmy już, Andy Warhol zrobił Dylana i wszyscy to uważali za kolejny obiekt artystyczny tego autora. Także zrobiło to wielkie spustoszenie, jeżeli chodzi o sztuki piękne, jeżeli chodzi o nowy sposób mówienia, nowy sposób przekazywania treści. Także wideoklip trafił akurat mnie, kiedy miałem 20 lat, więc musiałem się tym zarazić, a kiedy mam teraz 55 lat, trwam w dalszym ciągu na posterunku i ścieram się z tym tematem. No to dobrze. O chorobie na dobre tworzenie, o tym w ogóle, że chyba pasja często bywa taką chorobą, która tak naprawdę pozwala żyć i to w całkiem przyjemny sposób. Jeszcze za chwilę sobie z panem Jachem Waszkiewiczem porozmawiamy. Chwilowa przerwa na muzykę, bo oczywiście ta audycja nazywa się Hard Like a Rock and Blues, w związku z tym no posłuchajcie sobie tego cięższego uderzenia, w którym dzisiaj opowiada wam przede wszystkim Michał Przybylski, a w tej chwili razem z naszym specjalnym gościem my jeszcze możemy chwileczkę porozmawiać. Ekipa Good Time Radio, Ania Wojtkowiak za mikrofonem. Wracamy do was już za chwilę. Jesteśmy oczywiście cały czas w Good Time Radio i wracamy do naszego tematu i przede wszystkim do naszego dzisiejszego gościa. Pan Jach Paszkiewicz, to dla tych wszystkich, którzy w tej chwili się włączyli na www.goodtimeradio.pl. Chcemy dzisiaj porozmawiać o połączeniu muzyki z obrazem. Rozmawiamy oczywiście o wideoklipach, no inny temat nie może być ze względu na takiego gościa. A skończyliśmy na tym, panie Jachu, że tak naprawdę, no cóż, jest sytuacja, w której mówi się o tym, że klip jest zrobić bardzo łatwo i byle jakiego operatora można zagarnąć do tego. Właściwie nie trzeba mieć koncepcji, wystarczy trochę muzyki, poruszać mocno kamerą i gotowe. Jak to Krzysiu Skiba, mój przyjaciel, powiedział kiedyś, najprostszy scenariusz wideoklipu jest taki, że zespół wychodzi na scenę i gra. Brawo! Słuchajcie, słuchacze, ponieważ macie tylko głośniki, nie wiem, czy jest trochę wizji tego radia. Będzie jutro, więc na YouTubie. O klipach również trzeba opowiadać, ponieważ drugim medium, które wspiera wideoklipy, jest plotka. Opowiada mnie o tym, wiesz, fajny film wczoraj widziałem, momenty były, to jest znany cytat z audycji rozrywkowej znanego radia, a jednocześnie musimy istotnie powiedzieć, że te klipy, które wchodzą na rynek, które robią wrażenie, które pokazują się w internecie, które powodują, że dużo ludzi zaczyna je oglądać, to jest nie tylko zasługa muzyki, bo artysta, który robi wideoklip, robi go do jakiejś danej muzyki, to dla człowieka, który już to mu zaproponował. I istotnie najtrudniejszą rzeczą w tej pracy to jest reżyseria teledysku,
ponieważ w zwykłym, konwencjonalnym, fabularnym filmie reżyser sam dobiera pierwszoplanowe postacie, drugoplanowe, statystów i istotnie on jest królem i on płaci i żąda od tych aktorów pewnej gry aktorskiej, pewnej pracy, która temu filmowi spełni jakby scenariusz cały. Tak. Tymczasem tu mamy wszystko gotowe, jakby nie tu było. Jest gotowe. Tu przychodzimy do artysty, który od razu jest pierwszoplanową postacią i od razu również ma swoją wizję i również on, jak to się mówi, wchodzi w przestrzeń, która jest bardzo intymna, ponieważ w momencie, kiedy młody artysta zgłasza się do reżysera i chce, żeby on mu zrobił wideoklip, to być może on mu zrobi krzywdę, a być może stworzy mu wizerunek na całe życie. Tak się stało z zespołem The Cure. U mnie na festiwalu 3 lata temu gościłem Tima Popa, który zrobił 80 wideoklipów zespołu The Cure i który miał wpływ na ich wizerunek, zachowanie, które po kulturze zrobiło takie zamieszanie, że nawet w Polsce ludzie w latach 80. chodzili ufarbowani na czarno ze specjalnym makijażem i czarnymi paznokciami. I to jest właśnie niesamowite w tej pracy, że to jest jakaś, jak to się mówi, zawieranie paktu, kompromis między artystą wizualistą, a artystą, który śpiewa. Muzyka jest równowartościowa, ale koncepcja artysty, który tworzy wideo, być może zrobi, jak to się mówi, kuku temu, który śpiewa, a być może sprawi, że podbije jego po prostu szansę na wielką karierę w internecie czy w telewizji. Zaistnienie, tak, w świadomości szerszego grona publiczności. I ja chciałabym nawiązać do tej konwencji, dlatego że no, pan zagościł w Poznaniu z okazji 6. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator i podczas tego festiwalu jest kilku takich, którzy mają przyjemność no, czerpać tę wiedzę, którą pan dysponuje, ponieważ są warsztaty organizowane, w ramach których to również zostanie zrealizowany teledysk. Jesteśmy w połowie realizacji dla zespołu Omnimodo do piosenki Obsesje. Realizujemy warsztaty, a w zasadzie znakomity już widzę wideoklip, który jest wynikiem kompromisu między zespołem, warsztatowiczami i moim pomysłem. Przyjechałem tutaj z zupełnie takim wymyślonym przeze mnie projektem naśladując Mike Bridge'a. To jest fotograf XIX-wieczny, prekursor w zasadzie kinematografii, kiedy jeszcze nie było projektorów, kamer filmowych, to on przy pomocy aparatów, które po tak jak migawkę filmową wyzwalał co chwilę, analizował ruch zwierząt, ruch ludzi, pokazywał tą epokę nie w formie pojedynczych fotografii, tylko w formie ruchu. My przenieśliśmy w jakiś sposób warsztat Mike Bridge'a, może nie tak jak on robił, nie taki staroświecki, do studia w ramach festiwalu Animator, na którym już doszedł 4. raz z takimi warsztatami. I te warsztaty w tym roku mi się podobają, bo są bardzo spójne, że oparliśmy się na takim spojrzeniu na historię zupełnie przy pomocy zupełnie nowej muzyki. Nie wiem, jakby to Mike Bridge oglądał teraz, ale jako był prekursorem i pewną awangardą w tych czasach, strasznie by mu się to podobało. Dlatego mówię, że warsztaty jeszcze się nie skończyły i tu mogę oczywiście zaprosić na premierę niedaleko radia Good Time Radio. To jest dosłownie 100-200 metrów od Good Time Radio w namiocie festiwalowym. Zgadza się. W czwartek o 23:00. Namiot... Wstęp jest zupełnie darmowy. Można obejrzeć naszą premierę. Ja sobie pozwolę tylko dodać a propos lokalizacji. Ulica Ewangelicka, tuż przy nowej gazowni, przy pawilonie Nowa Gazownia jest duży namiot właśnie festiwalowy, festiwalu Animator i tam jutro o 23:00 właśnie ta premiera, o której mówi pan Jach. Ale jeszcze jedna ważna sprawa, ponieważ jutro mam specjalny pokaz o godzinie również 23:00, czyli w środę, w tym samym namiocie najnowszych prac animowanych, czyli polskich wideoklipów, które w ostatnich 2 miesiącach przybyły, zostały już zgłoszone na festiwal, także też to jest ciekawostka. To są absolutne premiery, które jeszcze nie zdobyły internetu, które są wręcz przed
premierowymi takimi klipami i bardzo zapraszam. Jutro będziecie mogli oglądać właśnie w namiocie festiwalowym Animatora. Ja jeszcze na pewno tutaj do rozmowy a propos Jak Film Festiwalu za chwilę wrócę, ale w tej chwili chciałabym nawiązać do tego obrazu, który właśnie jest w trakcie powstawania i to za sprawą również Poznaniaków i za sprawą naszego dzisiejszego gościa Jacha Paszkiewicza, to znaczy produkcja do utworu zespołu Omni Modo, utwór pod tytułem Obsesję. Pan wspomniał, że przyjechał z gotowym pomysłem, ale trochę chyba można spróbować zdradzić, żeby może słuchacze, którzy dzisiaj i za chwilkę posłuchają tego utworu, spróbowali sobie też co nieco zwizualizować, a być może jutro też obejrzeć to, co wyszło de facto. Jaki był pomysł? Jeszcze tak konkretnie, jest to jakaś historia, bo wiem, że opiera się to wszystko na właśnie tej animacji, o której pan wspominał. To jest wielka inspiracja fotografiami Mike Bliża, tak, to właśnie w których on również był takim, nie pokazywał świata takiego ładnego, pokazywał sytuacje życiowe, szorstkie, pokazywał na przykład matkę, która bije po tyłku swojego synka malutkiego, pokazuje jakiegoś górnika, który z kilofem biega po jakichś skałach. Ale u nas takiej animacji już nie będzie. Czy będą też szorstkie sytuacje? To są jakby takie XIX-wieczne sceny rodzajowe, które również udało nam się zrobić, czyli jest na pewno scena wchodzenia i schodzenia ze schodów, jest scena czesania włosów, jest scena jedzenia, jest scena jakiejś walki, więc te elementy, które są wyciągnięte z tych starych fotografów Mejblicza, pojawiają się i ta symbolika i to, że budujemy proste maszyny kinematograficzne z tego okresu, próbujemy je rozkręcać, animować. Na początku fotografowaliśmy po prostu członków zespołu Omni Modo i to znakomitych ludzi. Daniel, świetny wokalista i w ogóle no coś niesamowitego dzisiaj widziałem. Ekspresja od razu od pierwszego taktu muzyki. Agnieszka, cudowna perkusistka, która po prostu dzisiaj przekonała mnie do tego, że kobiety są lepsze od mężczyzn, jeżeli chodzi o perkusję. W ekspresji, urodzie, odważnie. A przede wszystkim w odwadze to, co robiła. Oczywiście Adam i Marcin znakomicie, ale powiem tobie, że podpowiedziałem im nowy kolor, w którym powinni funkcjonować, czyli nie czarny, tylko biały. O, no proszę. No dobra, to trochę o tych wyobrażeniach. Możecie sobie teraz zwizualizować to wszystko, co już na pewno niedługo będzie się mogło pojawić w internecie, co będziecie mogli obejrzeć. A teraz najpierw czas na waszą wyobraźnię, waszą wizualizację, czyli Obsesję Omni Modo. Gram oczywiście podczas Hard Rock and Blues, czyli audycji Michała Przybylskiego. Wyjątkowo dzisiaj ze specjalnym gościem.